Cześć, witajcie, jestem Nonname, a to jest mój kanał Grywanie. Witam Was serdecznie w mojej świątyni gracza. W dzisiejszym materiale skupimy się, moi drodzy, na poradniku, w którym pokażę Wam, jak czyścić nasze ukochane figurki. Tak, moi drodzy, dalej się jaram tą figurką z Dying Light 2. Przedstawię Wam, moi drodzy, w tym odcinku trzy możliwości czyszczenia figurek, a nawet i cztery, a jeżeli je wszystkie razem połączymy, to będziemy mieli ultra czyste figurki i pokażę Wam, jak to robić, bo nie każdą figurkę możemy czyścić w ten sam sposób, dlatego że niektóre figurki posiadają bardzo drobne elementy, które możemy uszkodzić niektórymi sposobami, ale zaraz do tego, moi drodzy, przejdziemy na moim drugim stanowisku do nagrywania. Na początek, moi drodzy, pamiętajcie standardowo łapka w górę, jeżeli materiał się spodoba, zostawcie subskrypcję na kanale, taka, żebym wiedział, że wy wszyscy mnie oglądacie, bo jak wiem, dużo osób nie subskrybuje, a ogląda, co mi też w sumie jest bardzo miło, bo cieszę się, że coraz więcej nowych osób przybywa na mój kanał i poszerza naszą społeczność cudownych graczy oraz kolekcjonerów. I ostatnio, moi drodzy, stworzyłem filmik na moim kanale, on nie dotarł do wielu odbiorców, bo jak wiemy, zasięgi YouTube i te sprawy, więc na dole, moi drodzy, macie link do filmu o wsparciu, bo jak pewnie zauważyliście, dodatkowo na moim kanale pojawił się przycisk wesprzyj. Więc tam, jeżeli wejdziecie w ten link, macie wszystkie opcje wsparcia, łącznie z wyjaśnieniem, o co tutaj chodzi. Tak więc, jeżeli do kogoś z Was nie trafił tamten materiał, to serdecznie polecam się cofnąć, obejrzeć i resztę zostawiam już w Waszych rękach. Jeżeli będziecie w tle słyszeć jakieś cięcie piłą, no to niestety na moją siedlę wycinają drzewa. Jeżeli będziecie słyszeli muzykę, to mój sąsiad jest idiotą. A więc, zaczynamy. Przed Wami, moi drodzy, wszystkie sposoby możliwe czyszczenia figurek, jakich ja używam. Jeżeli Wy posiadacie jakieś albo znacie dodatkowe inne sposoby, jak można czyścić oraz dbać o nasze figurki, to oczywiście napiszcie mi w komentarzu, z chęcią je poznam i może to jest wcielę w życie. Pamiętajcie, najlepszą opcją jest trzymanie wszystkich figurek w jakichś gablotkach pod zamknięciem, wtedy się nie kurzą i żadne czynniki zewnętrzne na nie nie wpływają. O co chodzi, moi drodzy, teraz w tych sposobach? Pierwszy sposób, moi drodzy, to oczywiście są same pędzelki. Same pędzelki na sucho, bez żadnej wody, bez sprężonego powietrza. Mamy pędzelki. Jakie pędzelki? Pędzelki, moi drodzy, kupujemy zazwyczaj z miękkim włosiem, nie twardym i też nie z tych takich najtańszych, że jak zaczniecie nim poruszać, to wtedy te włosie zaczyna odpadać i jest wszędzie. Tylko mniej więcej takie pośrednie tej firmy są naprawdę bardzo dobre pędzelki. Dodatkowo, jeżeli są jakieś figurki, które mają bardzo małe zakamarki, takie ciężko dostępne dla takiego grubego pędzelka, to warto, moi drodzy, też zainwestować w takie pędzelki bardziej malarskie, do takich szczegółowych rzeczy. Jak widzicie, ten jest troszeczkę taki podłużny, wąski, te są szersze, ten też. I też, moi drodzy, wszystkie z miękkim włosiem, taka, żeby nam się też żadne elementy tutaj nie porysowały. I żeby te włosia też nie zostawały na naszych figurkach. Ja Wam poszczególnie pokażę, o jakie rodzaje mi figurek chodzi i do jakich figurek czego używać, żeby najlepiej je wyczyścić. Drugi sposób, moi drodzy, to przenosimy sobie te pędzelki i kładziemy tutaj i stosujemy to wszystko razem z wodą. I zaraz pewnie się zapali Wam czerwona lampka, co Ty gadasz, figurki i woda. Tak, moi drodzy, bo dzięki temu kurz, który będziemy zrzucali z naszych figurek, zazwyczaj pozostaje na pędzelku, jak będziemy czyścili dalej, no to on cały czas jest na pędzelku i leci na inne części. A jeżeli zamoczymy go w wodzie, poruszamy, wyczyścimy figurkę, zamoczymy go z powrotem, ten kurz zostanie w wodzie, a chusteczkami czyścimy i usuwamy nadmiar wody nie przez szorowanie, a przez dociskanie, ale to też zaraz Wam szczegółowo pokażę. I ostatni sposób, mamy tutaj, moi drodzy, powietrze sprężone. I tak, powietrze sprężone jest dobre i złe. Jeżeli, moi drodzy, stosujemy powietrze sprężone normalnie, trzymając pionowo, jest ok, a jeżeli ktoś przez przypadek zrobi tak i będzie nam tutaj się skraplało, no to wtedy można uszkodzić niektóre elementy, tak więc podczas tego trzeba naprawdę uważać. I powietrze sprężone jest bardzo dobre, bo usuwa szybko cały kurz, który jest na figurkach, z najmniejszych zakamarków. Też nie można przystawać, moi drodzy, na chama tej końcówki tak blisko, tak? Dlatego że niektóre malowania figurek stoją pod znakiem zapytania i przy zbyt dużym ciśnieniu sprężonego powietrza może się troszeczkę albo jakaś część ukruszyć, albo jakiś kawałek farby odpaść, a tego oczywiście wszyscy nie chcemy. Jeżeli chodzi, gdzie kupować takie sprężone powietrze, serdecznie, moi drodzy, wszystkim polecam to sprężone powietrze, które jest dostępne na Allegro, jest dwa razy tańsze, nawet trzy razy tańsze niż te dziadostwo, które jest sprzedawane w sklepach i naprawdę jest, ma lepsze ciśnienie i tym samym, moi drodzy, też czyście swoje komputery, bo naprawdę o komputery warto
warto dbać. Jeżeli chcecie, to też stworzę Wam materiał, jak wyczyścić komputer w środku, tak żeby nie uszkodzić żadnych komponentów, bo jak wiem, sporo osób się tego obawia, ale to już jest materiał na inny film. I czwarty sposób, o którym Wam mówiłem, to bardziej będzie połączenie tych wszystkich elementów razem, więc jeżeli zastosujemy pędzelki, wodę, chusteczki i powietrze sprężone, tworzymy mieszankę idealną, która sprawi, że figurka będzie nam się błyszczeć z daleka i w nocy aż się będzie świecić. Tak więc teraz wylosuję jakieś figurki, na których przetestujemy wszystkie te sposoby i jeszcze raz Wam dokładnie pokażę na przykładach, jak każdy sposób się prezentuje. Z tym materiałem, moi drodzy, troszkę zlekałem, gdyż czekałem, aby troszkę ten kurz osiadł, bo jak wiecie, podczas przeprowadzki wszystkie figurki czyściłem ponad 4 godziny i teraz Wam zaprezentuję, jak to się robi. Mamy tutaj, moi drodzy, na początek figurkę z Battlefielda z dużą podstawką i pokażę Wam, jak czyścić te wszystkie elementy. Jeżeli chodzi o podstawkę, no to jeżeli ktoś nie chce stosować wody, no to bez problemu, moi drodzy, bierzemy pędzelek i usuwamy ten cały kurz, który tutaj się znajduje bez najmniejszego problemu. Ale zobaczcie, że kurz został w tych tutaj zakamarkach. Więc mamy zaraz kolejny sposób, który tutaj dojdzie. Patrzcie, usuwamy go sobie bardzo ładnie. I jeżeli mamy ten tutaj kurz, to może ten pędzelek taki malarski nam tutaj jakoś tak delikatnie pomoże wydubać. Widzicie? Patrzcie. I kurz, który mamy w tych elementach, ruszając wydłubujemy. Jak widzicie, tego kurzu nie ma. Ten pędzelek temu nie podobał, ale już ten mniejszy i musimy troszeczkę czasu więcej poświęcić. Wszystko to ładnie usuwamy. Ale czasami też się zdarzy, że jak widzicie, mamy tutaj mocniejsze zabrudzenia albo większy, grubszy kurz. Możemy, moi drodzy, też po prostu zastosować chusteczki. To są zwykłe, moi drodzy, chusteczki, takie te jednorazowe, takie wyciągane z tych pudełeczek, ale możemy też kupić specjalne chusteczki do elektroniki, które nie pylą, więc one żadnych pyłków nie zostawią, a wyczyszczą. Więc w przypadku takich podstawek możemy sobie, moi drodzy, normalnie też wziąć chusteczkę i delikatnie po prostu przetrzeć te większe elementy, które są tutaj widoczne, ale jak widzicie, nie zawsze wszędzie trafimy taką chusteczką i cały kurz tutaj na chusteczce nam pozostaje. Możemy też w tym przypadku, moi drodzy, jak widzicie, tutaj użyć troszeczkę powietrza sprężonego. Jak widzicie, cały kurz tutaj sobie stąd ucieka. Mamy, moi drodzy, tutaj też górę postaci, jak widzicie, dużo takich zakamarków. Tak samo standardowo możemy używać naszego pędzelka, możemy używać powietrza sprężonego, ale jeżeli połączymy te wszystkie metody razem, uzyskamy o wiele lepiej wyczyszczoną figurkę. Troszeczkę wezmę ją dalej i zaraz Wam pokażę, o co chodzi w tych wszystkich wariantach. I uwaga, jeżeli chodzi o wodę, to moczymy nasz pędzelek w wodzie i nie cały od razu na figurkę, tylko bierzemy sobie chusteczkę, nadmiar tej wody z tego pędzelka odsączamy, czy tak by chcielibyśmy go wytrzeć, i wtedy otrzymujemy wilgotny pędzelek, a nie mokry. I takim pędzelkiem wszystkie tutaj elementy naszej figurki, moi drodzy, przecieramy. Ta figurka jest takiego materiału, któremu woda nie zaszkodzi. Też tego sposobu czyszczenia to tata mi nauczył, bo kiedyś dużo modeli kolekcjonował, różnorodnych chyba kiedyś samolotów, co się tak zbierało w tamtych latach. I patrzcie, mamy tutaj figurkę. Całe te elementy tutaj są już, jak widzicie, wilgotne. I bierzemy sobie, moi drodzy, wtedy chusteczkę, rozkładamy, przykładamy chusteczkę na te, przykładamy, nie szorujemy ani nic, przykładamy na wszystkie te wilgotne elementy, taka żeby wchłonęła ona sama z siebie, i cały brud i kurz pozostaje na tej chusteczce, jak i na pędzelku, i mamy tutaj troszeczkę pozostawionej wody. I to, co Wam mówiłem, więc jeżeli to wszystko połączymy i teraz zastosujemy powietrze sprężone, to suszymy figurkę, moi drodzy, tak samo jak samochód jest suszony na myjni pod sam koniec, czyli stosujemy po prostu suszenie za pośrednictwem sprężonego powietrza. I mamy, moi drodzy, figurkę bez żadnych tutaj uszkodzeń. Te elementy są tutaj wyczyszczone. Jak widzicie, połączenie tego wszystkiego naprawdę daje bardzo dobre rezultaty. A teraz Wam pokażę na przykład figurki, w których nie stosujemy sprężonego powietrza i nie stosujemy na przykład mocno tych pędzelków. Mamy tutaj, moi drodzy, przed nami figurkę z Residenta. Jak widzicie, ona jest zrobiona tutaj też z takiego materiału, też takiego plastiku, ale jak widzicie, jest tu wiele elementów, patrzcie, takich ruchomych. Ogólnie wykonanie tej figureczki, jak kiedyś mówiłem, jest takie troszeczkę
trzeba uważać na te wszystkie tutaj, patrzcie, plastikowe elementy, bo one się ruszają i w tym przypadku zastosowanie z całej siły pędzelka nie będzie dobre. Trzeba wtedy bardzo delikatnie uważać i bardzo delikatnie wszystkie tutaj elementy, moi drodzy, przecierać i w tym przypadku właśnie najlepiej wykorzystamy te malutkie pędzelki, w których w każdy zakamarek wejdziemy sobie bez żadnych przeszkód. Tutaj też możemy stosować wodę z połączeniem właśnie z pędzelkiem, sprężone powietrze, na przykład na tych dużych elementach, ale jeżeli sprężone powietrze za bardzo, słuchajcie, przystawimy, nie wiem, do tych elementów, mocniej walniemy do tych, tutaj to nieraz taki plastik właśnie przez taki powiew może tutaj odpaść, tak więc w takich elementach trzeba uważać. Jak to robicie, to naprawdę, naprawdę musicie uważać, bo nie wszystkie figurki są przygotowane na taki wariant powietrzem sprężonym. Jeżeli chodzi o wodę, słuchajcie, to nie stosujemy wody na przykład w figurkach takich jak For Honor, zaraz Wam pokażę. Jest tutaj ta figurka, o której Wam mówiłem. Jak widzicie, te wszystkie elementy w niej są metalowe full i generalnie szybkie przetarcie wodą nie powinno nic spowodować, ale ja dmucham na zimne, jak wiemy, metal plus woda może równać się tutaj lekka korozja bądź rdza i naprawdę byśmy chcieli to uniknąć, tym bardziej w przypadku figurki, której jest 13 tysięcy sztuk. I tak samo tutaj nie używamy wody, to jest taka figurka 2 w 1, która zawiera elementy metalowe, jak i drewniane. Mamy tutaj, moi drodzy, drewnianą podstawkę. Oczywiście możemy szybko przetrzeć. Jak ktoś powie, że szmatka wilgotna, tak, przetrzemy szybko. Jeżeli woda nam się tutaj właśnie gdzieś dostanie, no to wtedy takie bąbelki się będą tworzyły, jak wiecie, to będzie taki przykład. Jak macie umywalkę i woda na przykład kapie na boki, to właśnie tak drewno odchodzi i może też tak się stać, ale no niekoniecznie, bo jak wiemy, no to jest szybki kontakt z wodą i powinno być ok, ale w takich figureczkach to dmucha na zimno, po prostu weźcie sobie ten pędzelek, przetrzyjcie, tak samo te wszystkie elementy metalowe, tutaj nic im się nie stanie, na szybko zostaną przetarte i ten kurz cały sobie zniknie. I jeżeli jakakolwiek figurka posiada tak samo elementy jakieś błyszczące, ale tak patrzę po tych wszystkich swoich i w sumie nie jestem w stanie tego zauważyć, to też powinniśmy uważać, dlatego że możemy ją, za bardzo przyciskając pędzelki, możemy ją troszeczkę porysować i też trzeba wtedy uważać na chusteczki, jakich używamy, bo niektóre chusteczki też rys powodują zarysowania na niektórych materiałach. I mamy, moi drodzy, tutaj jeszcze figurkę z Wiedźmina, na szybko Wam zaprezentuję jeszcze raz wszystkie połączone razem sposoby. Tak jak mówię, moczymy sobie pędzelek, mamy nadmiar wody, usuwamy go sobie, wycieramy jakby chusteczką, tak żeby tylko była tutaj powierzchnia wilgotna. Oczywiście możemy nie stosować tej wody i brać ten pędzelek i jak tutaj, czekajcie, jak tutaj widzicie, wydłubywać powoli ten kurz, ale w niektórych elementach on cały czas zostaje i ciężko będzie go usunąć, a dzięki wilgotnemu pędzelkowi będziemy mogli zrobić to bezproblemowo. I patrzcie, nakładamy tutaj wodę, patrzcie, tutaj jak figurka nam się świeci, to widzimy, gdzie są te elementy tutaj wilgotne. W niektórych miejscach możemy tak sobie, słuchajcie, o, jakby to powiedzieć, tak postukać, wtedy te elementy naszego pędzelka sobie tam dotrą bez problemu. O, tutaj jeszcze w tym miejscu. O, i na taki element bierzemy sobie chusteczkę. Przykładamy. Jeżeli chodzi o to, co odpadło, to nie martwcie się, bo mi to już cały czas odpada. Kiedyś już, bo dostałem taką figurkę chyba na premierę i ten element był doklejany, no i niestety już mi odpadł. Tak więc tam nic się, moi drodzy, złego nie dzieje. Nakładamy sobie tą chusteczkę i po zdjęciu tej chusteczki całość sobie dmuchamy sprężonym powietrzem. I dzięki temu, moi drodzy, mamy wyczyszczoną figurkę i nigdzie tutaj kurz już nie zalega między tymi piórami. I taka figurka, moi drodzy, już bardziej cieszy oko. I tak po prostu robicie z każdą figurką dostępną, jaką macie. I pamiętajcie właśnie o tym, żeby nie używać z niektórymi materiałami i pamiętajcie, żeby uważać podczas łączenia tych wszystkich rzeczy razem. I to, moi drodzy, byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Tak więc pamiętajcie, chusteczki, pędzelki i woda. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj w wodzie oczywiście mi się pewnie zoomuje, są ślady tutaj kurzu, więc kurz, który był na pędzelku, jeżeli go zamoczyliśmy, to osiadł sobie tutaj na wodzie i wtedy pędzelek też otrzymujemy czysty. Więc pamiętajcie, używamy z głową. Mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki, które Wam przekazałem, były pomocne. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś uwagi lub inne sposoby, jak to robić i jak dbać o naszą tutaj całą kolekcję, o nasze figurki, tak żeby były cały czas w pełni wartościowe,
piszcie. Z chęcią poznam różnorodne sposoby. Jeżeli coś zrobiłem źle, jeżeli z czegoś jesteście niezadowoleni tutaj, też napiszcie mi wszelkie uwagi. Pamiętajcie, wszystkie uwagi przyjmuję tutaj z pokorą i staram się potem wszystkie moje błędy naprawiać. I co tu można jeszcze, moi drodzy, powiedzieć? Mogę tylko Was zaprosić na kolejne moje materiały, na wszystkie moje media i oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji, no i też o nowych możliwościach, które zostały stworzone na moim kanale. Już niedługo, moi drodzy, pewnie powstanie jakiś kolejny poradnik, ale cały czas się zastanawiam, jaki, jeżeli macie pomysły, jakie poradniki dla kolekcjonerów albo lub bądź dla początkujących graczy tutaj stworzyć, to piszcie mi w komentarzu, zapiszę sobie i na pewno, moi drodzy, rozważę ich zrobienie, bo wszystkie propozycje, które Wy mi dajecie, spisuję sobie na listę i potem wdrażam je tutaj w produkcję. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, cześć!